Muszę się odnieść niestety jeszcze do tego protestu, który się pojawił. Ja pomimo tego, że wiem, znam rację mieszkańców, wysłuchiwałem tych racji także na podwórku tego budynku, przy którym stali te osoby, które protestowały. I wiem, że rzeczywiście te wszystkie drgania są po prostu nie do zniesienia, to muszę powiedzieć jedną ważną rzecz. Jestem absolutnie przeciwnikiem wszystkich tego typu demonstracji, które naruszają przepisy prawa, które wykraczają poza pewne normy zwyczajowo przyjęte przy takich sytuacjach. I muszę przyznać, że jeżeli sytuacje będą się w tej materii powtarzały, one w żadnym wypadku, w najmniejszym wypadku nie pozwolą na rozwiązanie tego problemu, a zaczną tworzyć klimat, który będzie niedobry dla Wrocławia, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne innego typu, ale decydujące o rozwiązaniu problemów autostradowych. Natomiast wydaje mi się, że kilka instrumentów tutaj jest do wykonania, z tym, że nie przynależą one, jeszcze raz powiem, do gminy. Przede wszystkim, dlaczego na Puławskiego jest tak ciężko? Dlatego, że większość samochodów, które tamtędy przyjeżdża, przekracza dopuszczalne obciążenie, przede wszystkim w przeliczeniu na oś. To powoduje te ogromne wstrząsy, drgania, przeciążenia, dewastacje wrocławskich ulic. Niestety nikt tego nie kontroluje, a kontrola mogłaby odbywać się tylko i wyłącznie na granicach. Na granicach państwa polskiego, dlatego że na granicach wjeżdżają te samochody, zwłaszcza z zagranicy wschodniej, które są przeładowane do granic możliwości. Są to samochody bardzo często zdewastowane, więc jeszcze o kiepskich amortyzatorach. I niestety jest to największy problem w tej chwili także w Wrocławiu. Drugi element bardzo istotny. Trzeba pamiętać, że część samochodów pod względem technicznym nie nadaje się do przenoszenia takich ładunków, jakie przenoszą. I ostatnia rzecz, to jest konieczność sterowania tego transportu w określonych godzinach. W tej chwili wrocławianie bardzo często zauważają, że samochody ciężarowe wjeżdżają do Wrocławia w godzinach najmniej optymalnych. My to odczuwamy bardzo mocno poprzez korki. Ale przyznam się, że to, co było w mojej gestii, to, co było najistotniejsze z punktu widzenia Wrocławia, my postaraliśmy się zrobić. Wszystkie te zabytki, które są najistotniejsze, części miasta, które są najistotniejsze, zostały wyłączone z ruchu tranzytowego. A więc nie ma samochodów o tym największym tonażu, powyżej 3,5 tony, ani na Grodzkiej, ani na Kazimierza Wielkiego, ani na Krupnicze, ani na Krowie, ani na Biskupiej. Nie ma na okolicach Ostrowa Tumskiego, nie przejeżdżają przez most ani Świętej Jadwigi, ani inne, które w tych okolicach się znajdują i był to ogromny wysiłek całego Zarządu Dróg i Komunikacji. Ale trzeba pamiętać, że moje kompetencje są kompetencjami w granicach gminy Wrocław. W granicy gminy Wrocław trasa ósemka krajowa, na którą mieszkańcy tak narzekają, jest jedyną w tej chwili taką trasą, którą da się wytyczyć przy obwarowaniach i uwarunkowaniach zewnętrznych. Natomiast słyszeliśmy niedawno opinię szefa Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych, który stwierdził, że nie ma dla Wrocławia alternatywy i nie zgodzi się na to, aby objazdy przez Wrocław przebiegały przez inne przeprawy mostowe, bo według jego oceny, a ja nie mam kompetencji do tego, by tego typu zdań podważać, tamte przeprawy mostowe nie byłyby w stanie sprostać takiemu obciążeniu, jakie przetrzymuje niestety most grunwaldzki, most warszawski, most pokoju. Są to wszystko informacje nie najweselsze, nie są to informacje, które mogą od razu wszystkich jakoś uspokoić, ale niestety taka jest moja rola także, żeby w niektórych wypadkach po prostu powiedzieć prawdę. Nie ma w tej chwili szybkiego rozwiązania dla tego problemu, który występuje w tej chwili i na Puławskiego, i na Ślężnej, i tego typu protesty, tego typu blokady niestety według mojej oceny na pewno nas nie przybliżają do rozwiązania tego problemu, a w niektórych wypadkach niestety mogą oddalać. Ile lat muszą jeszcze wytrzymać ci protestujący mieszkańcy? Ja myślę, że w takich kategoriach też nie powinniśmy mówić, dlatego że oni nie są w stanie wytrzymać ani jednej, ani dwie doby dłużej. Myślę, że ta ich niecierpliwość właśnie z tego przede wszystkim wynika. Natomiast mogę powiedzieć tak, że jeżeli w tej chwili rzeczywiście te wszystkie prace, które gmina zakończyła i przenoszą się na administrację rządową, ruszą wiosną przyszłego roku, to pierwsze efekty będziemy mieć w 2000 roku. To znaczy pierwsze samochody, które do tej pory były zainteresowane przejazdem przede wszystkim przez centrum na osi północ-południe, będą mogły przejeżdżać obwodnicą śródmiejską. Natomiast one oczywiście znajdą sobie wtedy, bo wtedy będzie szansa na to, aby przejeżdżać inną częścią miasta, aby miasto minąć. Natomiast jeżeli chodzi o kompleksowe rozwiązanie problemu w mieście, jest to okres 3-4 lat minimum przy zaangażowaniu Skarbu Państwa na poziomie ponad 20 bilionów starych złotych. Kolejne pytanie to pytanie z telefonu. Halo, tym razem się udało. Proszę poczekać sekundkę, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Jestem mieszkanką osiedla Kozanów 4.
Około 5 lat temu zbudowano parking tymczasowy na 150 stanowisk, jest obecnie 220. Jest to między ulicą Kolistą, Gołężycką a Dzielną. W tej chwili robi nam się kolejny prezent, ponieważ przedłuża się ten parking, rozbudowuje też właśnie między tymi ulicami. I ten prezent co nam robi? Rada Osiedla, pan kierownik spółdzielni mieszkaniowej, no i zgodę daje Wydział Urbanistyki Nadzoru Budowlanego. Panie prezydencie, jak to jest możliwe, żeby w środku osiedla stał tak ogromny, że tak powiem brzydko, śmietnik? Bo przecież tutaj my, to jest nasza sypialnia. To jest nasza sypialnia i chciałabym się spytać, panie prezydencie, czy możliwość jest żyć w takim, właśnie w takim, tutaj między takimi samochodami w odległości 25 metrów od domu. Dobrze. To tyle. Dziękujemy. No nie ma Wrocław szczęścia do parkingów wielopoziomowych, o których tyle już w naszym programie mówiliśmy. To, co w tej chwili tam się dzieje, to właśnie chyba jest efekt tego, że potrzebny jest tam innego rodzaju parking niż ten. Tak, ale mieszkańcy na to nie wyrażają zgody. To jest właśnie problem ograniczający możliwość budowy parkingów wielopoziomowych. W tej chwili duże osiedla, a jest ich 11 takich naprawdę dużych, tego typu właśnie jak Kozanów, jak Gądów, Nowy Dwór, Muchobór, Pilczyce, Popowice czy na przykład Zakrzów. To są osiedla największe, na których muszą powstać parkingi wielopoziomowe i te parkingi wielopoziomowe muszą być zlokalizowane na terenie osiedli, a nie poza nimi. Jeżeli zostaną zlokalizowane poza nimi, jak chcą niektórzy mieszkańcy, zwłaszcza niezmotoryzowani, nikt z nich korzystać nie będzie. Natomiast ja potwierdzam to, co pani powiedziała, tam sytuacja nie jest najciekawsza, ten parking jest oprotestowany, to nie jest pierwszy sygnał, który otrzymałem. Wydział Urbanistyki, a właściwie Wydział Architektury, Urbanistyki, Nadzoru Budowlanego nie ma wyboru. Musi wydawać w takich wypadkach zgodę, dlatego że jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i ograniczenia tutaj właściwie trudno wprowadzać. Natomiast generalnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że istnieje szansa, aby to przedsięwzięcie było przedsięwzięciem czasowym, natomiast aby w tym miejscu, a zwłaszcza na obrzeżach, troszeczkę dalej od tego budynku, powstał parking wielopoziomowy, który wchłonie ten ruch samochodowy, który w tej chwili niestety wjeżdża na Kozanów, niszcząc go kompletnie. Czy istnieje szansa, że w najbliższym czasie w jakichś punktach Wrocławia powstaną wielopoziomowe parkingi? Jest cały czas taka szansa, chociaż muszę przyznać tak, że w tej chwili z 7 czy 8 wniosków spółdzielni mieszkaniowych wszystkie zostały protestowane przez mieszkańców. Pamiętamy pierwszy taki pomysł, który powstał na osiedlu, ile pamiętam, Huby. Tak to było na Hubach, na ulicy Ślicznej. Gdy od razu, natychmiast właściwie, został on bardzo silnie oprotestowany. Pojawiła się ogromna agresja. Wynik tej agresji był taki, że szef spółdzielni zamiast martwić się o inwestycje, po prostu szybko temat uciął i jak to osiedle wygląda na skutek dewastacji przez samochody, sami wszyscy wiemy. Potem była taka propozycja ze strony Gądowa, Kosmonautów, Nowego Dworu i Muchoboru. Po kolei wszystkie zostały protestowane. One oczywiście powstawały zawsze na obrzeżach, czyli na, ja nie mówię na obrzeżach osiedli, tylko na obrzeżach jakby tej zasadniczej działalności. One były także przyczyną kłótni, przyczyną podziałów spółdzielni. Byli ambasadorzy takich pomysłów i jednocześnie natychmiast orędownicy zupełnie innych rozwiązań. Ale rezultat jest naprawdę mało interesujący. Natomiast muszę przyznać, że te kilka parkingów, które udało się zrobić, spełnia swoje funkcje. I proszę zwrócić uwagę, że jeden i drugi parking BP, zarówno przy ulicy Zachodniej, jak i również przy ulicy Gwiaździstej, także było protestowane. Ale udało się pokonać opory i mieszkańcy chyba są zadowoleni, bo jest po prostu gdzie parkować. Na tym dziś kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Na kolejny program zapraszamy jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.